Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Speedruna 4.0, gdzie komentuję swoje ruchy, swoje plany. Gram na 10 minut, 10 plus 0 i będę opowiadał o swoich posunięciach. Ranking 1144. Zaczynaliśmy z 500. No dobra, niech będzie jeszcze gambit królewski. E4, E5, F4, bicie i goniec C4, bardzo ten ruch lubię. Przypominam, król się chowa fajnie na F1 po takim szachu. C6, jest to ruch, który przygotowuje posunięcie D5, więc od tego ruchu się będziemy chcieli obronić. Ruchem skoczek C3 jest możliwe takie posunięcie, tu. No i D5 nastąpi, ale już skoczek będzie miał fajną opcję tutaj. No, skoczek C3 zagrać trzeba, to nie ma wyjścia. Bo trzeba od D5 się obronić. Skoczek E7 będzie pomagał w zagraniu D5 bez dwóch zdań, ale wyprowadzając pionkę D4 pozwolimy mu oczywiście na to, wybijemy, damy szacha i po tym szachu będę miał możliwość odbicia pionka na F4. Tak też uczynię bardzo szybko. No i figurki sobie spokojnie tutaj grają, są wyprowadzone. Oczywiście to bicie nie wchodzi w grę z uwagi na to, że nie chcę takiego dobrego gońca od razu oddać. Myślę, że spokojne odejście na E2 będzie jak bardzo fajnym zabezpieczeniem tutaj w tej pozycji. Goniec E2, potem skoczek F3, roszada i gra muzyka. What? O co chodzi? Podstawka. Podstawka. No tak się zdarza. Podstawka. Może coś się ubzdurało przeciwnikowi, że jakiś goniec C5 wchodzi, no ale nie, no to kolejny pionek jest do wzięcia. No cóż, mogę powiedzieć, jak jest podstawka, to chętnie z niej skorzystam i po prostu wezmę. Tym bardziej teraz grożą widełki na C7. Może długa roszada, skoczek F3. To w głowie muszę cały czas mieć, że moje figury muszą grać. One muszą grać. Bez tego nie będę dobrym szachistą, moi drodzy. Tak trzeba. Widełki są z tej strony w tym momencie. Więc król tutaj się troszkę zapultał. Oczywiście chciał od tych widełek uciec drogą C7, ale jednak się nie udało. Wieża tutaj jest już skubnięta. Skoczek atakuje tu, ale przede wszystkim na C2, więc długa roszada będzie super, bo po biciu bijemy tu. Już teraz oddanie tego gońca jest ok, no bo tutaj tak naprawdę jest figura, znaczy jest ogromny materiał. No tutaj oczywiście wracam, czyli moja figura wraca sobie spokojnie, zdobyła co było do zdobycia i tyle. No i co, teraz myślę, że wyprowadzenie gońca, bo chcę skoczka uruchomić. Chociaż mogę też tego skoczka przepędzić, więc w sumie przepędzę go. Zagram w ten sposób. Jeżeli bicie, no to bicie po prostu z ogromną przewagą. No tutaj goniec F2. Zwróćmy proszę uwagę na to, że jest szach i po odejściu jest zbicie wieży. I te figury po prostu są sprzątane bardzo szybko. Tak to zwykle bywa, jak się coś już podstawi, to potem wszystko leci na łeb, na szyję. Ale żeby doprowadzić do tego momentu, żeby przeciwnik się pomylił, no to trzeba się napracować na pewno. Nie ma na to co liczyć tak z ogólnego założenia, tylko trzeba próbować grać po prostu. Starać się grać mądrze, logicznie, przede wszystkim logicznie. Ale to zawsze mi się łatwo mówi, a w praktyce wychodzi różnie. I właśnie to jest słowo klucz, praktyka. Trzeba praktykować. No dobrze, tu widzę, że przeciwnik chyba sobie zrobił przerwę. Zostało 20 parę sekund do zakończenia tej partii. Brak połączenia, więc pewnie uciekł. No tak też bywa. Więc będziemy sobie próbować grać dalej. Ale zauważcie, że graliśmy sobie normalnie, prawda? Tutaj wszystko było normalnie. I przeciwnik po prostu teraz zrobił babolca, skoczek D4. Ok, szukamy sobie kolejnego przeciwnika, 1183, E4, no to niech będzie E5. Skoczek C3, ok, skoczek C6. Jest prawdopodobne, że partia wiedeńska. A, widzę, że skoczek na F3, no to skoczek F6.
Partia czterech skoczków. Jest d4, słusznie. Tak się gra. Tu oczywiście od razu wybijamy i goniec na b4, żeby celować w skoczka, który pilnuje e4, a my będziemy tego pionka chcieli skubnąć. Taki ruch e5 też może być możliwy. Tutaj prawdopodobnie się bije na c6, z tego co pamiętam. Odbijamy tu i ta pozycja jest taka, powiedzmy, bardzo grywalna. Bicie na c6. O, przeciwnik zupełnie inaczej pograł. Ciekawe to. Myślę, że po prostu roszada, żeby bronić pionka, a już król jest bezpieczniejszy i mamy też opcję wieża e8. Tutaj też grozi po prostu bicie na e4. Jedyne, co jest takie bardzo pewnie niebezpieczne, to jest goniec na g5, ale po tym ruchu wydaje mi się, że mogę fajnie zagrać posunięcie d5 lub d6. Próbując tego skoczka z f5 wyrzucić, wymienić. I powinno to wszystko dobrze działać. No i tak. Mój cel jest powolutku osiągany. Mi się to podoba, bo... A no właśnie, jest goniec z2. Mogę zbić tu, mogę tu i tu, ale on będzie celował mi tam. Sprytne zagranie. Myślę, że najpierw d6. Nie ma co się rozpędzać, bo ten skoczek jest tutaj wybitnie groźny. Więc gramy d6 i chcę celować w skoczka. Chcę go po prostu zbić, zepsuć pionki, wejść wieżą i próbować fajnie atakować na linii e. Poza tym trzecia figura, przepraszam, czwarta figura, już jest opcja taka, że zostanie wyprowadzona. Myślę, że białe w tej sytuacji jakoś tak specjalnie nie pograły. Ale goniec d3, ok, to się chwali. Tu myślę, że od razu wybicie i wieża e8 będzie dobrym pomysłem, bo silny skoczek na f5 zostaje zlikwidowany. Bić na c3 nie muszę, ale wieża e8 od razu z szachem i niech on się martwi, jak się tutaj zasłonić, jak się tutaj wybronić. Goniec wrócił, a no właśnie. I tu mogę zastosować pułapkę, skoczek na d4. Od razu tak zagram i już tłumaczę. Grożę biciem, skoczek broni i grożę biciem na e2. Wygląda dobrze i to chyba jest dobre. Na pewno to jest dobre. Tu przeciwnik prawdopodobnie będzie musiał zagrać gońcem na e3. Istnieje możliwość bicia, zepsucia mu pionków i jeszcze trzaśnięcia tutaj. Choć myślę, że jeszcze lepsze będzie właśnie po goniec e3. Może być bicie, bicie. Tak, no tak, tak trzeba będzie zrobić. Dwa skoczki na dwa gońce z pionkiem więcej. To będzie bardzo dobry układ i ze zepsutą strukturą. O właśnie, i to się też udaje w tym momencie. Goniec bije na c3 i typowy motyw tutaj, taki taktyczny, wchodzi. Skoczek za chwilę zbija na e2 i jesteśmy w domu. No to się wszystko świetnie trzyma w tym układzie. Wręcz rewelacyjnie. Bicie, bicie, ok. No i figura wzięta, no cóż tu dużo mówić. Zastanawiam się teraz, czy nie mam opcji skoczek g4 i hetman h4, żeby próbować tak tam przeciwnika zamatować. Spróbujemy, tylko tak się zastanawiam, tu. Od razu dostanę taki ruch. Ze skoczkiem trzeba coś zrobić, na pewno gdzieś z nim uciec. Może skoczek tutaj też jest ciekawy, żeby skoczek miał powrót. Dobra, zaryzykujmy takie posunięcie. O właśnie, wieża E1 i tutaj przeciwnik dostaje pięknego mata skoczkami. Będzie mat, król nigdzie nie ucieknie. Tak przypadkowo się ładnie zdarzyło. Zobaczcie, skoczek atakuje ten broni. Coś pięknego. Takie rzadko spotykane, to przeciwnik pomógł. Lecimy sobie z kolejną partią. No i gramy sobie E4. 1173 ma przeciwnik, obrona francuska. Ok, gramy D4, centralne pionki wychodzą. Posunięcie D5. Zapewne. Ok, zagramy sobie wariant ze skoczkiem na C3. Będziemy bronić tego pionka. Oczywiście jak bicie, to bardzo przyjemna gra powstaje białymi. Głównym ruchem jest goniec na B4. Jest bicie, no właśnie. Jest bicie. Tu kiedyś omawiałem taką partię Fischera. Dokładnie. I tutaj zagramy goniec na G5. Powtarzając właśnie grę Fischera i bicie gońcem. Wyprowadzenie skoczka na F3. Potem gońca na C4. Tak grał kiedyś Fischer, jedną z partii.
I spróbujemy to powtórzyć. Tutaj tego gońca nie chcę za szybko zbijać. Ok, widzę, że skoczek mi tutaj zaczyna atakować, więc na spokojnie posunięcie C3 broni mocno pionka, ale też nie będą miały czarne opcji C5. Jest atak na gońca, goniec D3. Myślę, że będzie czuł się tu wyśmienicie. Będę sobie spoglądał w pole H7, więc czarne będą musiały mieć to na uwadze. A6. Ja myślę, że tutaj koniec, jeśli chodzi o rozwój, jest ważny. Znaczy zakończenie rozwoju, to mam na myśli. No i spróbujemy zestawić pułapkę. Ciekawe, czy taki ruch nastąpi. A, już nie. Już nie. Hetman E2. I tu się pojawia coś takiego, że jak będzie B6, za szybko przeciwnik coś gra. Nawet nie zdąży mi... nie zdążę poopowiadać trochę o tej pozycji. Zobaczcie, to jest podstawienie pionka. Tu nic innego nie mogę powiedzieć. Jest po prostu podstawienie pionka i z wielką przyjemnością tego pionka wezmę. I myślę, że wieża AD1 jeszcze bardziej pokazuje wielką moc białych. Jakiś hetman A5 kompletnie nie działa, bo jest B4, tu się wszystko broni na A2, na C5. Figury bardzo dobrze wyglądają, jeśli chodzi o białe. Za moment może wieża E1 na spokojnie. Pionek więcej to jest bardzo dużo. O właśnie, hetman A5, B4. Bez większego zastanowienia. Działa tutaj bardzo dobrze wszystko. No i w tym układzie w sumie, cóż mogę powiedzieć? Jest dobrze. Po prostu w tej sytuacji jest bardzo dobrze. Kwestia jest tylko tego, żeby to wykorzystać, dowieść do końca. Czasami taki ruch jak goniec B1 jest bardzo przydatny. Taki ukryty goniec, który celuje tam w H7. I myślę, że skorzystam z tej opcji, zagram gońcem. Po prostu zwolnię wieżę na wolną linię. I zaraz może przejdę skoczkiem na G3, może zagram hetmanem na E4 i będę tam próbować celować przeciwnika. Tu istnieje opcja bicia w przelocie. Pytanie, czy jest to konieczne? Myślę, że nie. Skoczek na D6 wydaje mi się sensowny. Wchodzę skoczkiem do centrum, do obozu przeciwnika w ogóle. No i jeżeli będzie bicie, no to warte rozważenie jest bicie pionkiem, ale myślę, że też wieżą jest całkiem ok, bo potem wieża będzie patrzeć w skoczka i będę miał możliwość zagrania hetmanem, atakując na H7 i też atakując na C6 z opcją zdobycia figury lub opcją dania mata. Więc tak to będzie wyglądało. Ok. Tyle, że przeciwnik się na razie broni. Bardzo mocne jest do zastanowienia się i zagranie tutaj. Myślę, że to jest dobra opcja. Ten goniec będzie na pewno uprzykrzał życie. Hetman E4 niby celuje w skoczka, ale też tutaj. No G6 należy zagrać. F5 nie działa, bo na E6 zbijamy pionka. No po G6... o właśnie. No przeciwnicy nie zauważyli mojego tajnie ukrytego gońca na B1. I mat od razu na H7. No właśnie, ten goniec, ukryty goniec można powiedzieć. Coś pięknego, niezauważalne. Lecimy sobie z kolejną partią. Gramy z gościem 1200. No jest E4, niech będzie E5. Czyli dzisiaj E4, E5 sobie praktykujemy. Skoczek C6 z obroną, goniec C4. No i myślę, że bardzo chętnie pozwolę mu zagrać atak smażonej wątróbki, na co przeciwnik się nie zgadza. Więc goniec na E7. Na spokojnie tutaj będę chciał zrobić roszadę i tak też uczynię. Skoczek zagrał tutaj dobrze. No to posunięcie D6. Mi się goniec na E7 bardzo podoba. O właśnie, między innymi dlatego, że to związanie może być bardzo nieprzyjemne. I goniec zagra sobie po prostu na E6 z opcją wymiany. Jeżeli wymieni przeciwnik, to super. A jeżeli nie, jeżeli odejdzie, jak widzicie, też się nic złego chyba nie dzieje. Skoczek D5 mi się bardzo D4 mi się bardzo podoba. Jeszcze się zastanawiam, czy w ogóle nie zagrać czegoś takiego. Może w sumie zagram tak. Skoczek na bandę. Chyba podstawiłem pionka. Bicie tu. Już nie mam wyjścia i bicie tu. To jest podstawka pionka. Ciekawe, czy przeciwnik to dostrzeże. Powinien. Nie dostrzegł. Więc cóż mogę powiedzieć. Mamy szczęście. Myślę, że goniec G4. Za dużo się tutaj upraszcza teraz. Jest H3, będzie bicie. Hetman odbije, ja odbiję tutaj. Jeżeli on mi zbije tu, to ja zbiję tam. To mi się opłaca. Jeżeli tak, to właśnie hetman na E5 z obroną i z obroną. C3, ok. Tu chyba po prostu trzeba wybić. Z pionkiem więcej stoimy. Dokładnie.
I przestawić chyba tego skoczka należy tu albo tutaj na e6, bo może mi zagrać g3, ale to wtedy dostanie tu plombę. Skoczek f4 już stoi dobrze, hetman stoi dobrze, pionek c6 nie pozwala wejść skoczkowi tutaj na ważne miejsca, na ważne pola. Można też spróbować wieża b8. No i czasami w takiej dosyć symetrycznej pozycji może się pojawić właśnie szansa taka taktyczna. Wieża b8, gram dosyć szybko tę pozycję. On obronił, dobrze. No i myślę, że wieża e8, wzmocnienie, po prostu wzmocnić trzeba. Konkretów za bardzo nie ma. Może taki ruch wyczekujący jak h6 się bardzo przyda. Ja myślę, że zagram dla nauki, bo tutaj nic nie grozi. Zobaczcie, przeciwnik sam się wysypuje. Bicie na h3 i potem odchodzę i potem znowu odchodzę. Hop, hop. Może nawet hetman f6, żeby tam zagrać na f3 skoczkiem. Zawsze dostanę f4, a wtedy odejdę i tyle. No właśnie, odejdę, bo grożą widełki. Tu grożą widełki na f3. Myślę, że f4 powinien gość zagrać, ale pojawia się kolejna niespodzianka. Skoczek e4. No i właśnie te wymiany, zobaczcie, są na korzyść białymi jak najbardziej. Stoi to świetnie, mamy dobre wieże. Więcej pionków. Ile mamy pionków? 2, 4, 6, 7, 2, 4. Hetman atakuje, chce tego i tego. Któregoś mu się uda, ale ja mam hetman e7, weźmie tego i dam szacha. Tak zrobimy. On weźmie oczywiście tego, ale daje szacha. No bić nie może, bo straci wieżę, więc tu król będzie miał teraz problemy. Ale też istnieje opcja. Okej. Opcja hetman e3. Jeżeli tu, to mat. O, wolał dać sobie mata. Okej, lecimy sobie z kolejną partią. Posunięcie e4, c5. Ok, skoczek f3 z opcją d4 oczywiście. e6, czyli tutaj będziemy mieli chyba jedne z głównych wariantów. Przeciwnik coś tutaj, widzę, się orientuje. Ja sobie gram logicznie, goniec d3. Chcę po prostu szybko zrobić roszadę. Nie są to moje klimaty debiutowe, więc będę próbować grać logicznie. Goniec na g7 i tutaj spokojne odejście skoczkiem na pewno jest dobrym pomysłem, bo potem będę mógł sobie właśnie zagrać skoczkiem spokojnie tutaj. Gońcem na g5, e5 jest możliwość. No tu pewnie jakieś opcje matowe. Hetman c7 to jest też taki typowy ruch. Ja myślę, że f4 jest całkiem sensowne, żeby tutaj takim ruchem e5 ładnie powalczyć o centrum, wejść skoczkiem do środka i właśnie to się udaje, słuchajcie. Przeciwnik troszeczkę niezgrabnie tutaj sobie pionkami zaczyna grać. Skoczek ma problem, bo jak wejdzie tutaj, no to po prostu go trzasnę. Te pionki będą słabe, ale z drugiej strony zastanowię się, czy nie tak, albo nie tak, ale nie, chyba po tym ruchu po prostu jest bicie. No właśnie, po tym ruchu jest po prostu bicie. Tak, też trzeba zrobić, nie ma co się zastanawiać. I goniec na e3, aktywnie po czarnych polach tutaj goniec będzie mógł zrobić naprawdę wielkie nieprzyjemności. Tak też uczynię od razu, nie pozwolę przeciwnikowi zrobić roszady. Oczywiście może być ruch goniec f8, to wtedy zagramy gońcem na d4 z opcją jakąś e6 na przykład. Więc tutaj też ja nie muszę do końca wszystkiego przeliczyć od początku właśnie do końca. Wiem w pewnym momencie, że figury są dobrze ustawione, są pewne groźby, mój król jest bezpieczny, cały czas to powtarzam, dlatego że w ten sposób się uczymy dobrze grać po prostu w szachy. No dobra, oddaję pionka za cenę zrobienia roszady lub hetman c6 i tutaj. Tyle, że ja sobie spokojnie hetmanem na e2 zagram i pilnuję pola g2, mata nie ma. A za moment może ruch a4 podważę, albo już widzę dobre posunięcie skoczek na a5. No właśnie, skoczek a5 tutaj robi robotę, bo zbijam tu. Hetman może zagrać jednak na d5, ale wtedy myślę, że c3 po prostu. I też świetnie to wygląda. Najpierw C3, goniec jak ucieknie na C8, to jest goniec E4, a gońca z D4 pilnować trzeba. I tutaj na E4 będę sobie ładnie gońcem za chwilę atakował. Skoczek jak wyjdzie, no to podstawi figurę też. No tak, no tutaj, chociaż nie, skoczek jak wyjdzie tu, bicie tu, bicie tam. No ale to i tak przewaga białych ogromna. Dobra, zbijamy sobie tego nieprzyjacielskiego gońca. Goniec e4, skoczek zagra na pewno tutaj i goniec c5 po prostu, potem wprowadzę sobie wieżę, chociaż goniec e4, oj, podstawka, no to już czysta podstawka.
Przeciwnik poddał. Dobrze. Kolejna partia. E4. Znowu E4. Zobaczymy, jaki debiut wybierze przeciwnik. Obrona karokan. Proszę bardzo. Jest D4, D5. Zagrajmy sobie obronę karokan. Znowu w sposób może otwarty, czyli zrobimy sobie atak panowa, C4. Jak ktoś lubi grać otwarte szachy, a zachęcam, to może mu się potem łatwo grać. Znaczy, może fajnie też swój poziom po prostu trenować. Dlatego, że tam powstaje bardzo dużo taktycznych zagrań i to jest ważne. Dobra, skoczek C6. No i teraz tak, jak zagram tu, dostanę taki ruch, ale wtedy on dostanie taki ruch. Więc skoczek F3 naturalnie bronimy. Nic się złego nie dzieje, a wręcz przeciwnie. No i przeciwnik wpada chyba w taką podstawową pułapkę. Goniec bije na F7. Zastanawiam się jeszcze nad D5. Też ciekawe w sumie. Ale dostanę tutaj. Goniec bije F7, król bije, szach. Król odchodzi. Tu skoczek. Tu jedyna będzie groźba, ale to dobrze działa. Goniec F7. No tak, z takich prezentów trzeba korzystać. Nie ma wyjścia. Koniecznie. Skoczek nie na E5, bo skoczek by zbił i był bronił, a w tym momencie po prostu goniec jest niebroniony, więc za szybko czarne chciały nas tutaj ukarać, a zrobiło się zupełnie odwrotnie. Tu jeszcze istnieje taka fajna pułapka, jak król odejdzie na E8 i jak zbije skoczek, mogę zrobić roszadę. Jak skoczek C2, to widzę, że jest hetman A4 z szachem i odbije gońca na, skoczka na C2. Ok, tak też robimy. No jasne, może zagrać też skoczek na F6, tu może być wszystko. Dobra, ale zostawimy kolejną pułapkę. Zrobimy szybko roszadę i skoczek C2 jest bardzo atrakcyjnym ruchem, żeby zbić wieżę. Tak nie nastąpiło, ok. To po prostu wracam hetmanem na D1. No i summa summarum jest porówno w pionkach, ale to białe mają bezpiecznego króla. Król z E8 jest zderoszowany i będą problemy. W następnym ruchu oczywiście jakaś wieża C8 istnieje, żeby zagrać tutaj skoczkiem, ale skoczek C3, wszystko ładnie bronię, goniec na E3. Tutaj powinno być po prostu dobrze, bez żadnych problemów powinna nam się tutaj ta pozycja dobrze układać. Ok, jest E5. Bardzo mnie kusi, żeby... No tak, nawet nie kusi. Muszę zagrać skoczkiem. Skoczek musi już działać. To aż się prosi o to, żeby jak najszybciej tę figurę wyprowadzić. No i można powiedzieć, że czarne by były ok, jeżeli miałyby możliwość zrobienia roszady. Ale tej możliwości nie mają. I to jest duży plus dla białych w tym układzie. I jasne, za chwilę zagram tak, żeby celować w skoczka. Skoczek jest tutaj bardzo nieprzyjemną figurą, więc na razie go będę sobie plądrował nieco. Zobaczymy, jak zareaguje też przeciwnik. No, hetmanem za bardzo może nie odejść. No, może odejść na B6 oczywiście. Istnieją jakieś takie typu ruchy, skoczek A4, hetman A4, potem wprowadzenie wieży. Takie bardzo proste plany. O, następuje opcja, znaczy propozycja wymiany. Okej. Okay. Zastanawiam się, czy to nie jest dobry ruch. Myślę, że tak. Bo jeszcze tam można zagrać, tu o tym nic nie daje. A jak zbije tu... No właśnie, jak skoczek zbije, to zbije gońce. Może być seria wymian i tego pionka wezmę. Zostanę z pionkiem więcej. A jeżeli tu... To mam opcję wybicia tu. On tu. Ja chyba tam mogę nawet. Szach tu. Nie. To nie, to będzie gorzej. Mogę też ostatecznie tutaj zbić. Mogę też zagrać? Tak. Tak zrobimy. Skoczek ucieknie sobie od tutaj jakichkolwiek zagrożeń. Dokładnie. I teraz tak dostrzegam, że hetman jak odejdzie. On oczywiście może zbić tu, ja odbiję pionkiem, a tam będzie wisiał hetman i też groźba zbicia tutaj. Więc to też dobrze się kalkuluje. Skoczek wleciał tutaj do obozu przeciwnika. I to się chyba dobrze trzyma. Podstawka hetmana, tak? W pierwszej myśli w ogóle myślałem, że tu ja podstawiam, a tu się okazuje, że przeciwnik jednak podstawił.
No dobra, wieża tutaj. Oczywiście mogą być widełki i pewnie będą. No ale jednak wzięcie hetmana tu ma chyba więcej sensu. Okej. Okay. Może być szach, mogę tu potem zagrać. Dobra, skorzystamy z tej opcji. Szacha, jeżeli G6 to tutaj i będę miał atak na skoczka i na wieżę. Dokładnie, tak też zrobimy. Jeżeli zbicie tutaj, to zawsze mogę zbić z szachem i odbić potem tu. No to wykorzystaliśmy teraz siłę hetmana, dokładnie, tak? Jeszcze nawet mogę dać szacha, wieża D1. Bo jeżeli on tutaj ja zbiję i zawsze zdążę tego pionka odbić, żeby mi krzywdy nie zrobił przypadkiem. A zawsze wieża będzie trzymać lekko skoczka, jak wieża będzie chciała wybić, to wymienię po prostu kolejną figurę. Tutaj nawet chyba mogę coś takiego zrobić jak taki ruch. Ale nie, nawet tak mogę teraz. Szach. I mogę odbić kolejną wieżę, ale wydaje mi się, że zbicie pionka będzie najbezpieczniejszą opcją, żeby odbić skoczka po prostu. Tu nawet jeszcze są opcje matowe chyba. Nie, skoczek nie musi być zbity specjalnie, bo tutaj już wieża wchodzi na D5, skoczek na C7. Myślę, że taki ruch. Coś w tym stylu, to wtedy tutaj gramy. Tak, dokładnie. Dajemy mata. A przeciwnik myśli. I właśnie to, co przypuszczałem, czyli ucieczka, 20 kilka sekund, już poniżej 20 sekund do zakończenia tej partii, więc sobie spokojnie czekamy, aż tutaj się to rozstrzygnie. Ok. Moi drodzy, mamy to prawie 1200 ranking. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Cześć.